Drodzy mieszkańcy gminy Wojsławice, 4 lata temu zadaliśmy sobie pytanie, jakie Wojsławice. Odpowiedź, jaką uzyskaliśmy, brzmiała: lepsze Wojsławice. Serdecznie zapraszam na wycieczkę po terenie gminy Wojsławice. Zobaczcie zmiany. Lepsze Wojsławice w wielu płaszczyznach funkcjonowania gminy to Wojsławice zrównoważonego rozwoju. Realizacja tak dużej ilości inwestycji na terenie całej gminy była możliwa dzięki reorganizacji urzędu i wypracowaniu oszczędności. Pozwoliły one na aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przy równoczesnej spłacie kredytów zaciągniętych przez poprzedników w kwocie 2,5 miliona złotych. Ponad 9 milionów złotych pozyskanych dotacji sprawiło, że udało się wykonać szereg zadań, z których będą korzystać mieszkańcy gminy na co dzień. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że gmina Wojsławice należy do jednych z najlepszych gmin w naszym województwie, która skutecznie ubiega się o fundusze europejskie. To jest zupełnie inna gmina. Tych funduszy naprawdę przybywa tutaj bardzo dużo. Cieszę się, że mogę również w tym uczestniczyć. Dobre wykorzystanie funduszy europejskich daje szansę, że polskie wsie i polskie gminy będą się w bardzo szybkim tempie zmieniały. Te gminy, które wykorzystają tą szansę, na pewno podniosą jakość życia ich mieszkańców. Z tych gmin, te gminy staną się bardziej atrakcyjne, do tych gmin będą przyjeżdżać ludzie, atrakcyjne pod każdym względem i dla rozwoju, ale także dla turystyki. Także z wielką radością przyjeżdżam do Wojsławic. Mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju inwestycji, które są otwierane i w wielu dziedzinach Wojsławice mogą służyć jako przykład dla innych wójtów, dla innych gmin w naszym województwie, ale również i w Polsce. Remonty dróg, przepustów, chodników, nowe parkingi, przystanki, oświetlenie uliczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, modernizacja gminy oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, nowe wodociągi, remont budynku byłego przedszkola, zrewitalizowany skwer Tadeusza Kościuszki, siłownia plenerowa i plac zabaw, ścieżki przyrodnicze, budowa targowiska, remont szkoły w Majdanie Ostrowskim, synagogi oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie to tylko niektóre zrealizowane działania. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na aktywność naszych mieszkańców, uczestniczących w remontach i pozyskiwaniu finansów na remonty remiz oświetlic. W tej kadencji wyremontowano świetlice w Putnowicach Kolonii, Turowcu, Hucie, Nowym Majdanie, Starym Majdanie, Rozięcinie i część garażową OSP w Wojsławicach. Ten uruchomiony kapitał społeczny jest niespotykany i bardzo wartościowy dla naszej gminy. Dodatkowo zakup 3 samochodów dla OSP i sprzętu strażackiego podniesie bezpieczeństwo nas wszystkich. Na podkreślenie zasługuje także zupełnie nowa oferta kulturalna. Bogatszy kalendarz imprez, nowe cykliczne wydarzenia, jak chociażby Wigilia Wojsławian, Orszak 3 Króli, czy większa ranga imprez typu Spotkania 3 Kultur, to nowa jakość w Gminnym Centrum Kultury. Nastąpiła reaktywacja i powrót do struktur GCK, Chóru Wojsławianie i zespołów Mada Bis i Czerwone Jarzębiny z Rozięcina. Dom Kultury oferuje też liczne zajęcia dodatkowe w okresie wakacji i ferii. Natomiast nasza szkoła może poszczycić się lepszymi wynikami z egzaminów zewnętrznych oraz wzbogaconą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Lepsze Wojsławice to także wyzwanie na przyszłość. Będę dalej remontował drogi gminne, zabiegał o poprawę dróg powiatowych i wojewódzkich. W
planach mam także budowę nowej infrastruktury sportowej, zbiornika wodnego, dalszą modernizację budynków użyteczności publicznej, utworzenie spółdzielni socjalnej, klubu seniora, utworzenie przedszkola gminnego i aktywne wspieranie turystyki na terenie gminy. Gmina Wojsławice, kierowana przeze mnie w następnej kadencji, to gmina dalszego, dynamicznego rozwoju. Nie ma takiej miejscowości w obecnej kadencji, żeby coś nie było zrobione. Możemy się już czymś pochwalić, że jesteśmy taką aktywną gminą. Wojsławice lubię za to, że się rozwijają, dużo się dzieje, dużo imprez takich kulturalnych. W ogóle sympatyczne otoczenie, sympatycznego mamy wójta w Wojsławicy, który działa i dba o gminę. Przede wszystkim wydaje mi się, że ludzie się zaangażowali. Zaczynają czuć, że to jest nasze wspólne miejsce, że robimy coś dla wspólnego dobra. Coś się dzieje, coś jest zrobione i zostanie to na dużo lat później dla innych pokoleń nawet. Jestem pod wrażeniem aktywności lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie 4 lata temu. Dziękuję serdecznie wszystkim za zaangażowanie w realizacji lepszych Wojsławic. Zachęcam do uczestnictwa w wyborach.